Moi drodzy, Pan Bóg Ojciec w tamtym roku na jesieni podyktował nam przepiękną nowennę ku Jego czci. Ogromne wyróżnienie. Wyraził wielką radość, że wśród naszych członków jest wielu Jego czcicieli, że odmawiacie modlitwy, które On podyktował w naszych orędziach na czas ostateczny, że Go kochacie. I przyszedł do nas z wielkim darem. Kazał wybić medalion ku swojej czci. Jesteśmy już na etapie ukańczania tego dzieła. Obwarował warunkami, kto go może nosić. I może go nosić ten, kto do komunii się nie przyklęka, czy bierze komunię na rękę. To te punkty powyjaśniam. I zagwarantował ogromną, moi drodzy, łaskę dla domu i dla tej osoby, która w tym domu będzie nosiła. Wystarczy jedna osoba, a cały dom będzie otrzymał może łaskę. I uwarunkował to pewnymi modlitwami i zmianą naszego przeżywania naszych urodzin. Dzień naszych urodzin w pierwszym rzędzie jest świętem Boga Ojca. Bo On nas stworzył. Jestem Twoim Ojcem, mówi, bo Cię stworzyłem. Mój... Chcę, aby dla tych, którzy szczególnie mnie umiłowali i będą nosili mój wizerunek drugim moim świętem po pierwszej niedzieli sierpnia, był dzień ich własnych urodzin, aby w tym dniu oddawali mi szczególną cześć, podziękowanie za stworzenie ich dusz i powołanie w rodzinie. W tym dniu będę oczekiwał podarków i podziękowań dla moich dzieci. Tym sprawiecie mi radość, że zawsze będzie nasze wspólne święto, a raczej moje osobiste święto w waszym dzieciom, w waszym życiu. Dlatego w innym miejscu, tu nie mogę znaleźć, Pan Jezus powiedział, że roszczę sobie prawo, abym w tym dniu był czczony i abyś Ty świętowała ten dzień urodzin jako również moje święto. Obsypujcie w tym dniu moje ołtarze kwiatami wdzięczności. Tym sprawicie mi radość, jeśli zawsze będzie nasze wspólne święto. Ponieważ ja nigdy nie świętuję własnych urodzin, bo Bóg nie ma początku. Bo jestem odwieczny. Chcę świętować wraz z wami dzieło narodzin moich dzieci.